Popatrzcie tylko na to. Ile razy wam się coś takiego zdarzyło? No faktem, że jeden z tych frachtowców jest mój, ale... Zaraz obok jest zaparkowany jego brat bliźniak. Nieczęsty widok, muszę przyznać, nieczęsty. Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Minęło 19 godzin, generalnie ponad 19 godzin standardowo już niestety przez pracę, więc możemy dalej zająć się zdobywaniem części do naszego żywego statku. Tak tylko sobie sprawdzę, czy jakieś ciekawe fregaty tutaj są. Zaraz to wytnę, także nie będę was tutaj tym zadręczał, spokojnie. Kurde, tłoczno się tu zrobiło jakoś. Dobra, spadamy stąd i wracamy do poszukiwania naszego statku. Czy powinniśmy teraz warpować? Poczekajcie, może zerknę. No oczywiście, tak, w środku asteroidów, czemu nie?
pracy za 4,5 godziny, wstaję znowu na kolejne 16 godzin i tak staram się ogarnąć kilka rzeczy na raz i jakoś chyba marnie mi to wychodzi. Czemu to jest nie moja baza, to jest baza innego gracza. Generalnie tutaj powinien być budynek z jego komputerem bazy. Nie wiem czemu nie zawsze mi się on tutaj pokazuje. Naprawdę z tych wszystkich glifów, które są podane w misji z żywym jajem, jedyny problem by stanowił problem, żeby się tu odnaleźć, więc nie ma.
niebawem mam być w stronę, z której przyleciałem. Gadem. Jak to było? How dare you? Tych podróżników. No nie, nie martwcie się, nie będę biegł 5 godzin. Rozpoczęciu nowego save'a na permadeadcie i się zastanawiam, czy to nagrywać, czy może jakieś streamy z tego robić. Bo samego save'a tak czy siak chcę zacząć dla samego siebie, żeby pograć sobie trochę dla przyjemności. W sumie nie przeszkadza mi jakoś bardzo, jak przy okazji włączę, odpalę streamka, czy też będę to nagrywał. Wciąż się zastanawiam, która opcja będzie lepsza. Co prawda i tak raczej nie zrobię tego jeszcze w tym miesiącu, bo muszę jeszcze dokupić jeden monitor. Może w lipcu. Też nie wiem, kurde, kiedy będzie nowa ekspedycja, bo chciałbym ją machnąć. A tutaj się powoli szykuje jakiś urlopik, więc też nie będzie mnie w domu, a na laptopie za bardzo nagranie mi nie leży. Come on.
trochę jak skały te góry wyglądają. Trochę z tych, te chmury. Trzeba przyznać, że No Man's Sky zmusza nas do sporej ilości świństw, nie? W sumie nie tyle No Man's Sky, co chęć zdobycia żywego statku tak naprawdę. I nie musiałbym wtedy zabijać, tak? Ani tych świecących, latających robaczków, ani więzić dusz podróżników. Ale raczej chodzi o to, żeby go zdobyć.
wrażenie, że coś pierdyknie. To nie jest pierwszy żywy statek, nie jest pierwsza misja na żywy statek, którą robię, ale nie pamiętam, co w tej chwili się wydarzy, a mam naprawdę złe przeczucia. No nie. O, widzicie? Teraz budynek jest. Dobrze, oczekuj na kontakt. W sumie teraz nie wiem, bo... Chętnie bym to tu zakończył. Ale mam wrażenie, że to... Nie, właśnie tam, chłopie. Mam wrażenie, że to może zająć już tylko chwilkę, więc... Może spróbujemy. Wrzucił dzisiaj fajnego sentinela i chciałem go w sumie sobie przejąć i trochę nim polatać, ale wychodzi na to, że raczej będziemy żywy statek ujeżdżać. Kurde, trochę błąd. Powinienem było save'a zrobić. Dobra, weźmiemy co jest. Że w sumie trafił mi się model mniej więcej. No nie, nie do końca taki, jaki chciałem, ale coś w ten deseń. Pierwszy żywy statek.
misja na niego jest ukończona. Teraz spokojnie możemy polować na inne, które nam się podobają, chociaż przyznam się, że ma ten, coś zdecydowanie w sobie ma. Zaskakujące, że pierwszy, który zdobyłem, chyba będzie tym, przy którym zostanę. No dobrze. Mówiłem, że to by było na tyle, nie? Także jeżeli ktoś miał gdzieś kłopoty, ktoś gdzieś utknął, czy też jeszcze nie robił tej misji, a nie wiedział za bardzo, jak się za to zabrać, mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić parę spraw, może pomóc. Ja uciekam. W następnym filmie jeszcze zapolujemy na ulepszenia do naszych statków, ale to już muszę trochę sam poczytać, ponieważ no, nigdy nie zajmowałem się żywym statkiem. Zdobyłem go, ale jakoś tamten model mi średnio pasował, a nie przemawiało do mnie szukanie ich, więc odpuściłem temat. No i to by było chyba na tyle. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.